to teraz już jak pojedziemy, weźmiemy drugi raz, to już jak jest prawdopodobieństwo, że znowu minę będzie? Zapłaciliśmy na razie za podróż 1000 zł. Jesteśmy w pokoju i to jest nasza pierwsza taka run. No i zaraz wam pokażę, gdzie w ogóle spaliśmy, bo śmieszna, śmieszna sytuacja. Jest pan zbywca, Szymon, pozdro Szymon i pan dziadek. Skończyło się. Dzień dobry, jest to... O, żółty, niebieski, czerwony, zielony. Wszystkie są kolory, jest to 13.13. 13.13. Właśnie powstaje kolejny odcinek programu Krypto Alfiarz. Jedziemy po Alfę, tak to on. Mam nadzieję, że dobrze będzie słychać. Nie oddalaj się tak bardzo, bo nie wiadomo, czy będzie dobrze słychać, bo nie wzięłam mikrofonu. Jedziemy w kolejną... Ale czy to jest przeszkodą? No nie, najwyżej. Jedziemy, drodzy, nie ma przeszkód. Drodzy widzowie, jakoś mam nadzieję dlatego... Skąd ty tych operatorów bierzesz? Przez operator ma być cicho chyba. A, sorry. Dla tego kontentu wartościowego i tak się opłaca słuchać bez tych mikrofonów. Także jedziemy do pana, który wystawił Alfę Romeo 147 jedynie na Facebooku, na grupie dla alfiarzy. Także nie jest to, wiecie... dla każdego dostępne. Pan powiedział, że z bólem serca sprzedaje, bo po prostu potrzebuje pieniędzy. No i ufamy gościowi. Pasjonat! Od pasjonata! Tak. Trzy inne Alfy ma, warsztat swój. Dobra, ale otwórz się katalog i mózg tak na 120%. Rozmawiałem z gościem, po prostu zakochałem się w nim. W gościu? Po prostu jest moim najlepszym przyjacielem. No właśnie, jechać na tą stację czy nie? Nigdzie nie będziemy jechać, bo patrzymy od dołu, kurwa, bierzemy tak. Jasne, na poprzednio. Tak jak stoi, tak jak ostatnio. Na poprzednio. Słuchaj, też popatrzyłem. Jak też pójdziesz na melanż. Idziemy 20 km i... Operator. Zdrawiamy jak pójdziesz lawetę. Na melanż, na dyskotekę i 100 dziewczyn, zapytasz się, czy chcą się ruchać, Boże. To jedna na pewno się, kurwa, powie, że tak. Przeklinaj. To teraz już jak pojedziemy, weźmiemy drugi raz, to już jak jest prawdopodobieństwo, że znowu mina będzie? Jest, tak, 50-50 bym powiedziała. Nie. Nie, akurat tu ja też czuję i w ogóle dzień nam się inaczej zaczął, bo wtedy koszmar, kłótnia od rana, Lolek świadkiem. Jest powie. Wszystko mówiło, że w ogóle nie robić tego. Nie jedź tam, ja cały czas słyszałem w takim głowie głos. A teraz jak ty słyszysz? Dobrze, robisz. Żeby tylko kurwa będziesz, mieć ten taki samochód. Taki przygłos, że będziesz miał lepsze samochody w życiu, ale z tego będziesz się cieszył najbardziej. Takie słyszę głos taki. No to chyba dobrze. Dobrze, chyba musimy iść. Żeby iść sobie powolutku. Do zobaczenia w kolejnej części. No to idziemy. God damn it, motherfucker. Yeah. Kacper! Co? Ty zamknij! Herbatę! Poprzednio się pokłóciliśmy, że wyglądam jako ośmiolatka, a dzisiaj chyba tak nie wyglądam. Zuza powiedziała... Dobrze, 16-latka, Miami. Lolek, ty nie jedziesz, weź się uspokój. On nie wiem, co. Jesteśmy już na peronie. Szczęśliwie... A piwo najlepsze włoskie to jest peroni. Peroni, u mnie jest na cyklu. A my jesteśmy na peronie, mordo. A kupujemy włoski samochód, bo może nie każdy połączy kroki. Oni to wiedzą, kocie. Pewnie tak. No i jesteśmy pierwszy raz na bez biegania, z czego ja się bardzo cieszę, ale też spóźniliśmy dzięki Zuzance. Bilety kupione. Bilety kupione i na spokojnie, Loluś z nami jest. Loluś idzie do cioci w ogóle na kilka dni, bo my będziemy też po górach chodzić i chyba znajomego odwiedzimy i moją mamę, także fajno, fajno. A trzeci. Tam jest jakaś super plaża. Zapłaciliśmy na razie za podróż 1000 zł, bo wsiedliśmy w nie ten pociąg.
i w tym co jedziemy, to on nie zatrzymuje się, jedzie prosto do Krakowa. Jest opłata konduktorska 300 zł. Może nam trochę zwrócą. No to Zuzanka. Okazało się, że możesz wydać więcej pieniędzy niż zakładałeś. Jest dużo lepiej. Można by rzec déjà vu, bo już tak było, ale jest to inny scenariusz. Jesteśmy w Krakowie. Szybko podróż minęła, no bo Pendolino, pierwsza klasa. Idziemy na rogalika pistacjowego, którego sobie odmówiłam poprzednio, bo byłam na głodówie. A teraz sobie go chętnie zjem. Dostawa do Warsa. No i jak na razie to tyle. Tam płacisz od linii. Mam wrażenie, że pęk ci ekran. Znaczy masz tutaj chyba tą rysa ci się zrobiła na obiektywie. No cóż, ostatnio mi wypadł telefon, bo położyłam go na dachu samochodu i niestety zapomniałam go stamtąd zabrać. Znalazł się na szczęście w sklepie i jest. Nagrywam do niego. Lewiatan go przyniósł. Tak, dzięki Lewiatan. Pozdro dla kumatych. No ale porysowany jest ekran niestety. No i co, statusik. Jesteśmy w dworze, gdzie my jesteśmy? Dworcówka? Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Uzupełnię tutaj tę informację. To tu się wyświetli. Gdzieś dwór, coś tam pamiętasz, żeby to patrzeć? Nie. Bo to w ogóle się powinno odwrotnie nagrywać. No i już widzieliśmy się z panami. Kacper już jechał alficzką. No jest rewelacja. Także nowy samochód. Nowy samochód za 6 tysięcy. Bo tam się patrzy. Nowy samochód za 6 tysięcy. Nowy. Chyba nowy. Tak, tak się prezentuje. No i fajnie. Bardzo w porządku panowie. Byliśmy na stacji kontroli. Też można z czystym sumieniem kupować. Jak będzie tak jak myślę, to jeden morał będzie z tego filmu płynął, czyli żeby się nie poddawać. Piwko oczywiście bezalkoholowe. Bardzo dobre. Bardzo dobre, raciborskie. Czekamy na pizzę. Nikt nam nie płaci za tą reklamę. Jeszcze. Czekamy na pizzę. Ja zjadłam dzisiaj w ogóle dwie bułki, żyki jutrzenne i jeszcze drożdżówkę. Czuję się świetnie. Chyba przestałam puchnąć, ale nie muszę tak chwalić dnia przed zachodem słońca. Także jeszcze będzie pizza. No i bo każde słońce ma dwa końce. Włoski samochód, czyli włoski obiad. Nie no, mój telefon nagrywa jak debil. Jak debil? No bo nagrywa strasznie, że trzeba z daleka trzymać go. O. Diawola. Krożulo to by powiedział, że to jest taka pizza. Bardzo pyszna. Bardzo nie, tak by nie powiedział. Jak to powiedziałby, że dobra, taka standardowa, niczym nie wyróżniająca się, ale naprawdę dobra pizza. Jesteśmy już na chwilę. Nieprzypadkowo jesteśmy w tym hotelu. O, to jest 15. O, to jest 15. I to jest Fiat. A my przyjechaliśmy też po włoski samochód. Takie są pogłoski. Dobra. Zdjęcie już, tak? Jesteśmy w pokoju i to jest nasza pierwsza taka randka. Mój telefon głupio nagrywa. Teraz będzie różnica między iPhone'em a Samsungiem. Oj, nawet Zuzia uśmiechnięta się zrobiła. Byłam uśmiechnięta. Tak? Tak. No bo jest sam z iPhone'em jest dużo lepiej wygląda to według mnie. Przynajmniej na telefonie. Zobaczymy jak będzie podkładany. Jest telewizor. Jesteśmy, no w ogóle trzeba jest powiedzieć, gdzie my jesteśmy. Pięknie jest. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jak to się nazywa? Dworcówka? Co to kurwa jest? I pierwszy raz to jest nas, prostu, w ogóle raz. To jest nasz taki, pierwszy wyjazd. Tak, znaczy byliśmy razem u koleżanki mojej Łagaty, ale taki, że sami. Tak błysnęło. To nie byliśmy. To nie byli kosmici? Można na upartego na dach wyjść. Jest normalnie tutaj łóżko. Łóżko jest, regulamin jest.
Mamy regulamin pokoju, Zosia, musisz poznać ten regulamin. I mamy łazienkę na rzeczy. Zjedliśmy pizzę i... Marlenkę, chodź pokażemy. Pokaż tą Marlenkę. To jest taki przekładaniec z krakersów z jakimś kremem. No i super. W każdym razie przyjechaliśmy tutaj po Alfa Romeo 147. To już wszyscy wiedzą. Nie jestem bardzo podniecony, ale bez przesady też tak, to wiadomo, że to jest. No pasuje ten samochód po prostu do Kasperusia jak kulą, ale myślę, że dobrze też. Dużo roboty przed nami. Dzień dobry, mamy kolejny dzień, dzisiaj jest, który? 4 czerwca, deszcz pada całą noc, cały dzień, pozalewało podobno tu pobliskie mieściny, ja jestem przeziębiona, tak się czuję, łóżeczko wygodne, ale spaliśmy na nim dopiero od 7.30, tak Kacperusiu? Bo wymyśliliśmy sobie chipsy wieczorem i zamknęliśmy klucz w pokoju. Znaczy Kacper to zrobił, ale ja też byłam tutaj, mogłam, przeszło mi przez myśl, że czy on to w ogóle, ale już było za późno. No i zaraz wam pokażę, gdzie w ogóle spaliśmy, bo śmieszna sytuacja. Zadzwoniliśmy do pana z tego miejsca, czy on nam jakoś pomoże. On powiedział, że nie pomoże o tej porze, nie ma jak dojechać. O matko. Więc nie mieliśmy w ogóle co zrobić. Myśleliśmy, że tu wejdziemy po tym, ale Kacper nie dał rady, ja to nie próbowałam. O Boże. Zaraz wam pokażę, gdzie spaliśmy. I normalnie, patrzcie. Materacyki, to jest nasze łoże. Przykryliśmy się tą folią. Nieźle było, powiem wam. Generalnie naprawdę się wyspałam. Nie było zimno, co najważniejsze, no ale dobra pompa. No ale jeszcze część nocy spędziliśmy tu na kanapie. Także wszechświat dba o kontent. Ja sobie piję właśnie kawusię. A Kacper nic nie pije, bo on jest silny. No ja nie piję. Ale gorąco. Ale sesję miałeś zdjęciowo na korytarzu wcześniej. Samochodami. No to, po pierwsze jakoś smacz. Tak, normalnie tak, deszcz był taki ciężki, że to potem to na pod zaszło, mówię. Aha. Tak waliło. A wcześniej kiedy tak padało? W 2019. O matko, naprawdę? Tak. Co pan gada? No, szkołę moim dzieciom zalało też, nie? Dopiero od 10 mogli przyjść do szkoły. O. Ale no to chyba trochę dobrze, no bo przecież straszna susza była, nie? To nie ma dobre, bo to wszystko spłynie. A no tak. To zamiast tak wsiąknąć na spokojnie, taki deszczek jak jest teraz. No. Zamiast to wsiąknąć na spokojnie, no to tak... No tak. Nie wiem, że zniszczy, to jeszcze... Tak źle i tak nie dobrze. Tak, kurde, nie widać na filmie, ale normalnie paruje góra. Słyszę, jak taka pogoda jest, to my jedziemy do tego Zakopanego? Nie, raczej po co? Musimy odroczyć naszą wycieczkę. Normalnie widzicie, jak rzeka idzie? No, no. Aha. Woda, piasek. Jest alficzka. Alficzka. Normalnie, co ty nagrywasz? Ciebie. Nie nagrywaj, mówię. Gdzie powiedzieć, że cię zamkną? Kiedy się zaczyna nagrywać, to przestaje wiedzieć, co muszę wam powiedzieć. Musisz trenować. Nie. Nie muszę. No w każdym razie wszystkie marki kaw tam są wyparzane. Tak? Wyparzane. A to co modę? Wypalane. Co modę trenować? Trenować no, tutaj przed kamerą, pracę, no. Bo my mamy kanał na YouTubie i w ogóle mamy projekt Kryptoalfiarz. Możemy wam wyślemy wam linka do zresztą. Będzie zaraz następny odcinek. Relacje z tego. Mój najmłodszy też kanał na YouTubie otworzył. Super, i co tam pokazuje? Gierki? No, jakiś pierwszy odcinek miał, później teraz drugi ma odcinek na temat Alf, tam jakiś top 5. Super. Więc... No, my już jesteśmy po zakupie, pijemy właśnie herbatkę. Wszystko elegancko, Kacper pije piwo bezalkoholowe oczywiście. No i fajnie, czekamy, żeby przelew poszedł, bo bank mi zablokował środki, chyba się boją, że takie wielkie pieniądze tu operuje. O, idzie dla mnie kawusia w kubeczku serduszkowym, ale wspaniale. Dzięki.
No dobra, to jeszcze się nagrywamy. Tu jest pan zbywca, Szymon. Pozdro, Szymon. I pan dziadek. Bardzo fajnie. I będziemy jechać. Wszystko załatwione, kasa poszła. No fajnie, fajnie. Zupełnie inna sprzedaż niż poprzednio, także superowa. Ja na przykład zaś czuję to się. Do widzenia. Do widzenia. Ale pizza. Jakbym wjechał, to delikatnie na hamulec, żeby to starło, to wiesz. Żeby to? A, żeby to się... Żeby to ściągło, nie? Bo no, jak też napadał, to... No. To robię dobrze. Pięknotka. Nie lubimy tego dźwięku. Tak. Dobra, na razie ty. I wyjeżdżamy oczywiście o jakiej godzinie? O 13.44. Orlen. Powódź Bielsko-Biała. Pierwsze tankowanko, 400, pełny bak. Proszę bardzo, środek samochodu. Sam środek. Zuzia, no to piwo. Mama chce, chce nagranie. Ja nie chcę piwa. Ty to chciałeś, to ktoś to otworzył. Postaw to sobie tutaj. A to zostaw. To włóż tu. Szyby ciemne. Kacprowi się nie podoba, a mi się podobają bardzo. No wszystko jest piękne, zadbane, eleganckie. Do domu naprawdę. Idziemy. Nie, do mamusi. Jaka jest afiszka, Kasparusiu? Fantastyczna i wspaniała. Sia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo, bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si umaki. Love ni private, love so conceit. Love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new city. Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusicomplicate. Proszę. Zuzia jedzie. Ja poczekam, niech wszyscy przejadą. Weź tych worków tam nie filmuj, bo to nie, nie eleganckie. Dobra, jedziemy. A po co już tą dwójkę wbijasz? Daj się rozpędzić samochodowi. Daj teraz dodechy. Daj. Wydaje, że ten samochód jedzie wolniej niż w rzeczywistości, więc... No ja 80 mam, a co ty gadasz? Faktycznie. Ale jajca. I uważaj, kurwa, uważaj. Jedziesz bardzo blisko tego krawężnika z prawej strony.
spadochroniarze lecą, a tam wyskoczyli z samolotu, ale oni kurwa za późno, za późno. Jezu, Zusia, dlaczego ty tak szybko jedziesz? Ja nie wiem, co się dzieje. Ale wariatka. Jeszcze na godzinę? Na niemieckiej autostradzie. Następnie w Częstochowie wybraliśmy się do gospody Kwaśnica po kuchennych rewolucjach Magdy Gester. Jak się okazało, tydzień wcześniej był tam książu, bo nie wiedzieliśmy o tym. Ja sobie zamówiłam karkówkę macaną z ziołami, tak? Czy nie? Tak. I to jest właśnie danie po kuchennych rewolucjach. Kacper zamówił sobie roladę wołową z kruskami śląskimi i buraczkami. Do picia mieliśmy piwko Pielgrzym. I jeszcze mieliśmy zupę, tylko jaka to była zupa? Jaka to jest zupa? Cebulowa chyba. Chyba cebulowa. Szkoda, że nie wzięliśmy kwaśnicy, bo właśnie chyba warto było. No i dania prezentują się tak. Było to naprawdę pycha. Oboje byśmy powtórzyli te dania. Bardzo polecamy generalnie. No i na deser zjedliśmy sobie szarlotkę z lodami i tą śmietaną, sztos. Dobra, a całego? No i mam nadzieję, że YouTube nam tu nie zbanuje praw autorskich, bo leciały hity Bajerantów. Bardzo fajne. Fajne, bo są dwa różne sosy, ale się rozchodzi to mięsko. Niesamowite. Wow. No. Bo ja coś robię. Działaj. O Boże, jak on przyjechał. Ale też mam super fryz. Co trzeba wrzucić? Te filmy Alfa Romeo Polska. No, cały jest cyk. No, czy możemy rachunek prosić? Tak, prosimy. Jak? Kartą. Kartą. Dzięki bardzo, piechotka. No i dbajcie o autko. Pan sprzedawca Szymon nas wypytuje, pan jak Pan Szymon tam? Jest po prostu wspaniały człowiek. Tak, rewelacja. Samochód jest genialny. No. Także. Już ujechaliśmy z jednym panem. Jak on był? Co? Zigzag. I pomachaliśmy sobie awaryjkami na dobre. Trochę miał więcej mocy. Ale Alficzka też dawała radę. 200 leciliśmy po ale to chwilę tylko, Szymon, nie martw się. Po niemieckiej autostradzie. Jak to niemieckiej? Psujesz kadr trochę, ale już niech ci będzie. Do widzenia, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, do widzenia. I kibelek. Idziemy zobaczyć ratusz. Pizza włoska, piwo lane. Duża kawa na wynos 5 zł, to mi się podoba. Haram haka. No i tak to wygląda. Ja z tobą nigdzie nie idę. Tylko filmujesz i chodzisz, popisujesz się kluczkami od Alfy. Rozumiesz czy nie? Rozumiesz! Co o to mu chodzi, Bory?
powiązło to chodzi. No bo mi chodzi o to, że jak jest 18 stopni ciepło albo mrozu, tak? No to nadal to jest 18 stopni. Więc... Nie wiem, o my gosh, jesteśmy już w Warszawie. Podróż upłynęła fantastycznie. Szybko. Tak, szybko, wspaniale, przyjemnie, chłodniusio. No i to chyba będzie koniec czwartego odcinka. Jeszcze pewnie coś tam się będzie działo, nie? No tak, bo podróże będą różniaste. Będą różne podróżne. Tak, więc stay tuned. Zachęcamy do śledzenia. Pozdrawiamy cieplutko. Sola estrella de la mañana, estoy en tu ventana, buscando de amor, escucha por favor, estoy cantando.